klimat jest istotny, ale to, co nas dotyka jako branżę kosmetyczną, to jest głównie tak zwany plastik, problem plastiku. I to jest o tyle duży problem, że my jesteśmy małą branżą w skali gospodarki i sami nic nie jesteśmy w stanie zwojować. I albo uda nam się zawiązać koalicję, nie wiem, z sieciami handlowymi, z producentami tworzyw sztucznych, jeszcze z innymi branżami, żeby wywierać presję, bo to jest tylko kwestia rządu, decyzje rządowe. Potrzebne są olbrzymie pieniądze na uporządkowanie gospodarki plastikiem. Te pieniądze nie pojawią się z żadnych innych źródeł, jak tylko od państwa. W Polsce tak naprawdę nie istnieje skup plastiku. Odzysk plastiku jest w złym stanie. Po prostu nie jesteśmy w stanie jako branża sobie z tym poradzić, a chcielibyśmy, żeby rzeczywiście to uporządkować. My korzystamy z plastiku w dużych ilościach. Nasze opakowania to jest właśnie czy butelki, czy słoiczki. Rzadko się zdarza, że to jest szkło, bo szkło oczywiście też mamy, ale szkło to już jest do droższych produktów. I to jest kłopot, to jest naprawdę duży kłopot. Rząd oczywiście dzisiaj na pewno nie da na to pieniędzy. W skali kilku lat potrzeba jest około 10 miliardów złotych, żeby zorganizować skup butelek plastikowych, żeby uruchomić odpowiednie systemy przerobu i żeby rzeczywiście zacząć w ogóle pewien proces, który zmierza do tego, żeby plastik nie był wyrzucany na śmieci. Mamy informacje o tym, co dzieje się na przykład w innych krajach Europy. I one są dużo dalej od nas. Na przykład Norwegia ma chyba 97% odzysku plastikowych butelek. To jest w ogóle, u nas jest zero. Znaczy może w zero nie, bo może coś tam w ramach odzysku tworzyw takich ze śmieci. Coś jest, ale nie ma skupu. W ogóle nie istnieje skup butelek, prawda? Co byłoby podstawowym elementem zmniejszającym ilość plastiku w obiegu. No jest to duży problem i nie ominie nas, nie ma żadnych szans. Ja się obawiam, że ten problem do nas przyjdzie tak samo jak koszty energii, koszty prądu, które nagle wyskoczyły i okazało się, że rząd próbuje coś zrobić, żeby ratować siebie tak naprawdę przed wyborami. I tak samo będzie z plastikiem. Za kilka lat się okaże, że Europa poszła daleko do przodu, a my zostaliśmy w tyle, grożą nam kary i wtedy będzie panika i coś trzeba będzie robić.